No cześć, przed nami 15 odcinek Batman Arkham Origins. Będziemy walczyć z Deadshotem. W poprzednim odcinku gra zawiesiła się przy wejściu do banku. Musiałem przedwcześnie zakończyć. No i co? I teraz zobaczmy, co nas tam spotka. Czy mnie zobaczy, wolę nie ryzykować. Jakbym powiedział po skosie przez pół planszy, to mógłby mnie zobaczyć. Dobra. Ja nie zobaczył mnie. Deski. Tam jest jeden, łatwo byłoby go zdjąć. Jeżeli bym się tam mógł dostać. I tu jest jeszcze jeden. Dobra. No. Zobaczył mnie. Dobra, no nie szkodzi, to już jest końcówka. Ostatni, dobra, i teraz uciekaj. Trafił mnie, ale to nic. Jest. W dobrym miejscu. Dobra. Wstawaj. Poszło. Wstawaj. No, wstawaj. O nie, przyszli. Kurwa, niedobrze, 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 niedobrze. To weszło dość fortunnie. I teraz tutaj. Łatwo. Jeszcze tylko ten. Kurde, no niedobrze to. W którą stronę teraz spogląda? Nie widzę jego laserka. O, dobra, spogląda tam. Jak ja mam to zrobić? To tyle? Spoko. Teoria jednej kuli. Schwytany, spoko. Z
Zobaczmy tą naszą kartotekę. Kurczę, no już coraz tutaj lepiej to wychodzi. Już tylko dwóch zostało. To pewnie będzie ten świetlik, no i Bane, nie? Bo nie sądzę, żebym Enigmę zrobił. To taki grind już się... Boże, żeby się ta gra nie zawiesiła. Ostatnio w tym miejscu się zawiesiło. Jakbym miał jeszcze raz to przechodzić, to bym nie chciał. Spoko, wszystko gra. No i cóż. Pora obrać kolejną ciekawostkę. Bądź też główny wątek, ale nie. Nie będę robił na razie głównego wątku. Bardzo mnie interesuje, co z tą czarną maską, bo on od samego początku się przewija w tej fabule. No i... Ciągle po prostu jest, tak? Warto też robić tych pobocznych ludków, zadania poboczne, bo odblokowują nam się umiejętności, tak? A jest umiejętność Wayne Tech rozbrojenie pazurem, a to jest coś, co pamiętam było bardzo fajne w dwójce. Używałem tego dość często, teraz sobie dopiero przypomniałem. Wcisnąłem Y, ale nie zareagowało niestety. Ale dostał trepa, aż go po ziemi przeciągnęło. Spokojnie. Teraz tylko należy znaleźć skład. Gdzieś tutaj może? To za moją matkę. Za moją matkę, kurwa? Batman, co to? Batman matkojebca? Nie. Batkojebca. Bruce, nie znałem cię od tej strony. Ty, Janie Guldanie Gacku, hen do żony. Kto we mnie strzelił? Skąd? No serio? Jak to? No to trochę powalczymy, na to wychodzi. Nice! Dość fajnie to weszło i chyba super. Okej, rozbrojmy to. Anus Cosmetics. No i łatwo, poziomek wjechał. A, wiecznie się motam. To na to ogłuszenia? Nie, na razie to nie chcę. Ale co to na przykład daje? Modyfikacja zapalnika zbliżeniowego granatu klejowego. Przygotować pułapkę aktywującą. O! To będzie spoko. Kolejny.
Podaję, że będzie spoko. Odłamkowy wybucha, gdy przeciwnik znajdzie się w pobliżu. A tutaj na przykład szybkie... O. Spoko, biorę to. Gramy dalej. Pozostały trzy składy. Trzy składy. No jestem tutaj. Już bym mógł to wyczyścić w zasadzie. W tym miejscu, jak jestem. Tutaj się będzie szykować bitka. O, i mamy od razu... Nadajnik. Okej. No i nie powiedział, nie zdążył. Spoko. Mamy dane enigmy. Ja pierniczę, ja tego jest. Teraz tutaj. Zajmujmy się czarną maską, czarną pytą w tym odcinku. Gramy 11 minut. Spoko, to będzie, myślę, że taki właśnie odcineczek czarnej maski. No. Ale mnie zgasił mi kombo. Kurde. A chciałem, żeby tak fajnie było. No coś mi to nie idzie. Dobra, koniec tego. No. Nice. I teraz musimy otworzyć sobie to. No to nie powinno być trudne, bo tutaj mamy deszyfrator. No i 15 tysięcy za jedno, no to przecież jest dużo. Jeżeli już tu jesteśmy, no to aż grzech byłoby nie zajść do wieży. Tym bardziej, że już mam wszystkie chyba wszystkie akcesoria, które pozwalają na właśnie... Dobra. Które pozwalają na wykonywanie tych jakichś tam czynności, na przykład generator trzeba było czasami rozruszać albo... No, tego typu sprawy, nie? No, niestety nie mogłem tego robić, bo nie miałem. O nie!
Dobra, to trzeba ich szybko. I teraz czterech? Uda się? Nie. Dobra. Przerażony. No. Pewnie zablokowany, tak. Pręty w ziemi, ale tutaj możemy wejść. Pod napięciem, ale to nic. No nie rozproszyło mnie to specjalnie. Nie wyda, nie wydy, nie wyda. Co kurwa? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mnie się. Ale kto? Fajnie, udało się. Teraz mamy też te przekaźniki, co nie? O, właśnie, bo tutaj nam to pokazuje, jakie trzeba spełnić wymagania, żeby go odblokować, tak? Załóżmy, o ja cię. Sporo tego. Tutaj nie ma już składów narkotyków. Gdzie mamy jakiś... Gdzieś jeszcze to do tego, do blokowania. O, tutaj. Wiem, co to jest chyba. Tutaj mamy raz, dwa. I co? I to już będzie wszystko? To już będzie wszystko? Na to wychodzi. Czarna maska. Ile mamy tych? Tak. Spoko. No to dobra. To nie powinno dużo zająć. Długo, nie powinno to długo trwać. Także... Szybka podróż. Ile tu już mamy? 20 minut. O, to jeszcze chwilę można pograć. Myślę, że to jest dobry czas, żeby się zająć tymi zadaniami pobocznymi, przynajmniej tymi takimi większymi, bo no co, w tam 12 chyba była sekwencja z tym, z Jokerem. Takie rozprawienie się z nim, ostateczne można powiedzieć. Więcej idzie, dobrze. Niestety nie zaliczyło mi kontry, chociaż wcisnąłem. Serio mówię.
Spoko, ale tutaj jest. Tutaj co jest? Wieża. Byłem tu już wcześniej, ale nie miałem rękawic. Jeszcze tylko jeden. Mam nadzieję, że to nie skończy się po prostu. Po prostu promptem, jakimś komunikatem. Tylko jakaś będzie tutaj jakaś fajna może historyjka z tym związana, bo jak nie, no to się rozczaruję lekko. Leć, mój ptaku srebrzysty. Mój ptaku srebrzysty. Siłę konia, zmysł Batmana. Daje dzienne tarcie dzbana. No jak? Kto we mnie strzela? I dlaczego? Dlaczemu? Komu to potrzebne? O, super, ostatni. Bardzo dobrze mi poszło. Wielka chwila przed nami. Spoko, walka z czarną maską. Fajnie. Ale gdzie jest kościół? Przeskanuj trupa w tym. To na razie to jest główna misja, więc tego na razie nie robię. Ej, nie chcę mi się patrzeć za każdym znacznikiem na tej mapie, więc po prostu zrobię to tak. Zaznaczę to. Fajnie. No i nie. Nie zostaje to, nie powstaje to zbyt dużego wyboru, jak tylko się tam przenieść. No i na tym etapie to już jest takie jak, nie wiem, w Far Cry'u, tak? Far Cry 3, 4. Chcesz coś zrobić, teleportujesz się, idziesz, robisz, zostaje znaczek. Następne. Rinse and repeat, rinse and repeat. A tu przynajmniej fajnie, fajnie to jest. Fajne jest to, że jest jakiś kontekst, tak? To jest fajne. Co to było? Idzie ich coraz więcej. Kurde. That's right, you don't stand the chance. Coś tu mamy? Nie. Okej, no to co? Zmierz się z czarną maską. Zobaczmy, co tutaj będzie.
Cholera przyszedł na drugą stronę. Ale to nic, może jeszcze go tutaj. O. Niedobrze. No ale już nie stanowią takiego wielkiego zagrożenia jak na początku. Przecież chyba za pierwszym razem, jak miałem do czynienia z 6 na raz uzbrojeniami, to 3 razy przychodziłem. Od nowa. No dobrze, ale co teraz? Jaki upiorny kościół. Inaczej tego nazwać się nie da. Chyba jeszcze nie byłem w tej lokacji. Martwi rodzice najgorzej. No i co, i to będzie pułapka? O fuck. Poziom. Spoko. Nie są przynajmniej uzbrojeni w broń palną. Łatwo, będzie łatwo. Kurde, 2 razy trzeba było wcisnąć. Muszę wyczuć ten moment. Jo, 3 naraz było. Dobra. Przynajmniej się pozbyłem tych, co walczą wręcz, nie? O, i teraz macie przejebane. Jakie dechy, no! Dobra. A, ja myślałem, że będzie animacja kontry pierwszego. Dobra. I got a sick mother. Sick motherfucker. No i to tyle. No cóż, przykra prawda. Sklej kniapę.
No i po Romanie. Tak bardzo ci kocham, mój dzielny Romanie. Nie wiem, co mi to odblokowało. Nie wiem, co wybrać totalnie. Czy tutaj coś mogę kupić, czy to się wszystko odblokowuje? Chodzi na to, że się odblokowuje. O właśnie, chciałem to zobaczyć. Co tu mamy? Wykonaj ćwiczenia szybowania w rzeczywistości rozszerzonej. No to już to powinienem zrobić dawno. Ha. No nieważne, muszę coś wybrać po prostu i tyle, i gramy dalej. Ile już mamy? 37 minut. No to jeszcze jest czas. Niech sobie będzie po prostu to. No i teraz mamy wszystko tutaj. I tak ciągle. On ich zamyka, oni wychodzą, i tak ciągle. I tak się pomalutku żyje w tej naszej Warszawce. Uff, już myślałem, że będzie zwierzchka. Dobra, dobra, jest dobrze. Jest dobrze. No i co, mamy 32 minuty? Za późno, żeby robić głównego questa, ale tu mam poboczną jakąś misję. Strzelanina. I wydaje mi się, że ta poboczna misja może nas zaprowadzić do tego świetlika, tak? On się nazywa świetlik. Ten, co jest jak kalka z Rage'a z Metal Gear Solid trójki. No bo to tak chyba było, że od śledztwa, tak, od nitki do kłębka i ten. Tak było z Deadshotem, tak było z... z Deadshotem na pewno, nie wiem z kim jeszcze. Egzekucja. Czyli to była ewidentnie egzekucja. No. Spoko, to tyle to już. Dobra, widzę, że został postrzelony już. Myślałem, że mam tutaj zlecieć, ale wychodzi na to, że nie. A więc co? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Znalazłem aparat. Aż tak go wyrzuciło? No ciekawe. Chucky. Spoko, zaczynaj podejrzanego, gdzie on jest. Na drugim końcu miasta pewnie, tak? Nie, to jest druga sprawa dla detektywa. True Detective. Mhm.
No dobrze, ale... Nie rozumiem. Czy to już było... To przecież nie zakończyło tego questa. Coś się zamotałem. No nic, dobrze, idźmy tutaj w takim razie. A tu jeszcze jest zablokowana szybka podróż. Cholerka. Tu też. Dobra, po prostu stąd przelecę się tam. Ale nie wydaje mi się, żeby to było. Powiązane w jakiś sposób. Może te wszystkie śledztwa tych morderstw doprowadzą mnie do. Nie wiem. I bang, wystrzał. Już tuż za rogiem. Jakie dechy, co tutaj się dzieje? No i ktoś we mnie ciągle celuje. Jakie dechy? No głupie to jest, kurwa, no i co? Dobra. Ajajaj, no i co? Miałem iść do tego zadania, ale... Okej. Rozbrojone. Tylko żeby mnie teraz nie zabili. Ja pierdolę. Jaki dół. Jaki dół, kurwa. Najgorzej, no trudno. Mam nadzieję, że chociaż ten zakłócacz będzie zapisał się, nie? Ja pierdolę.
No jeszcze tam. Kurwa, mać. Przecież zanim tam dotrę, to on mnie wystrzela. No ja pierdolę, no. Jakie to jest kurwa głupie. Że mnie to wkurwiać, serio. Co za świr. Nie no, bym chciał po prostu tylko tą wieżę jeszcze dokować i będę kończył ten odcinek. Może do tego miejsca zbrodni jeszcze zajdę. No. I gdzie jest ta wieża teraz? Aż tak się oddaliłem? No dobra, pieprzyć to. Ale mam mordę kartofel. Było powiązane. Sprawa zamknięta. Sponio, ale jeszcze mamy jedną sprawę, co nie? Jeszcze jest tutaj... Kurwa, nie jedną. Dobra, nieważne. Teraz spróbujemy... Ogarnąć to, co od trzech razy. Trzeci raz, co do trzech razy sztuka. Już kurwa mi się język plącze, ja takie zmęczenie czuję dziś. No co ty robisz? Ja pierdolę, no nie ma na nich sposobu innego jak rozbrojenie pazurem. Dobra, może tym razem się uda. Zamknij mordę, nie widzisz, że dzisiaj mnie wszystko wkurwia?
Łatwo. Wow. Nie tutaj, kurwa. Dobra, zjarane. Co teraz? Chyba muszę znaleźć terminal, zhakować go i wejść do środka. Coś tak kojarzę, ale... Tu coś mamy. Aha, no nie. Może tutaj? No bo generalnie, gdzie jest ta wieża? Oddalam się od niej. Na górę? Nie, nie, nie. Coś tutaj może? O, no przecież. Ma to tylko połamane kości. Kości się zrastają. Dobra. Prawie 21 na osi. Film też już powinien dobiec końca. Jeszcze tylko tak na zakończenie popatrzę, co tutaj. Tutaj spoko. Trochę liczyłem na to, że te wszystkie właśnie miejsca szybkiej podróży będą się zaliczały do procentowej realizacji zagadek Enigmy, no ale przykro mi bardzo. No i co? No i zostały nam jakieś takie same, tylko właśnie te Enigmy pakiety danych, nie? No dobra, zobaczymy. Jakiś się obierze kurs działania w następnych filmach. Może nie będzie tak trudno. Na razie.